Sytuacja ta na dzień dzisiejszy jest dosyć trudna. W dalszym ciągu rejestruje się znaczna ilość osób bezrobotnych. Osoby, które w ubiegłym roku zasiłek, prawo do zasiłku w Miejskim Urzędzie Pracy miało około 15%. Na dzień dzisiejszy już z prawem do zasiłku jest zarejestrowanych 21% bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy stopa bezrobocia w samym mieście Olsztynie wynosi 5,7%, w powiecie olsztyńskim 17,8%, czyli w porównaniu z grudniem następuje wzrost i stopy, i liczby bezrobotnych. Ofert pracy w porównaniu z rokiem ubiegłym również jest mniej i to jak patrzymy na takie dane styczeń, maj, jest tych ofert w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o prawie o przeszło 1000 oferty. Najczęściej bywają dla osób bezrobotnych, które mają konkretne kwalifikacje, czyli poszukiwani są fryzjerzy, kucharze, spawacze, stolarze. Poszukiwani są na pewno absolwenci, którzy kończą politechnikę, którzy są inżynierami budownictwa czy inżynierami różnych specjalności. Przewidywania są takie, że stopa bezrobocia w kraju na koniec roku ma wynieść 13,8%, a na dzień dzisiejszy jest 11%, czyli skok taki dosyć duży. Także jeżeli stopa bezrobocia w kraju wzrośnie prawie aż o 3%, także taki sam wzrost, no niekoniecznie aż taki duży, może być i w mieście Olsztynie, i w powiecie olsztyńskim.